Proszę Państwa, kochani moi, bardzo proszę, zapraszam do degustacji pana reżysera Meksykano, pana Wojciecha Cuchodowskiego i proszę wydać ocenę, czy to smakuje dla Was, czy nie. Czekam na ocenę od Was. Ja powiem, nie wiem, czy to taka zwykła kobieta by to ugotowała, tak zrobiła. Jak pan Krzysztof Kononowicz, ja pomagałem ogółem przyprawiać całe te. Trzeba to po prostu jeść. To moim jest zdaniem bardzo pyszne. To takie pyszne. Jest to dobre. Jest to dobre i zjadliwe, czyli smaczne. Czyli umie pan gotować jednak jajecznicę. Naprawdę. Podziwiam. Jest to naprawdę dobre. I jeszcze, tak jak wspomniałem na początku, kotlety zrobię. Z jakich jajek? Ja nie dam. Z Wojtka Cuchodolskiego. Bo te żołnierki jakby ten zobaczyły to... Ciebie pytać nie będziemy. Zwiążemy ciebie, będziemy z jajek chodzić. Tak, ja cię zwiążę. A zobaczysz. Będziesz ten. Skują ciebie i nic nie będziesz miał do powiedzenia. A ja będę to jadł. I ogółem niech te kobiety i te ludzie, co oglądają nas, to jest bardzo, bardzo pyszne. Zapraszam do stołu, również kucharza. Dziękuję bardzo za to. Tyle. Życzę wam wszystkim smacznego, smacznego jajecznicy smacznej i Bożego błogosławieństwa. Dobre. To proszę jeść. Śniadanie jest bardzo pyszne. Te kobiety to wiesz co, jak się patrzą w telewizor, to jeśli w komputer, to chyba będą te ekrany od razu lizać. Na ja pewno. Nie wiem, chyba tak będzie. Ja tak domyślam się. Dziękuję bardzo. Oh, no.